Najpopularniejszy na świecie pakiet aplikacji biurowych spod logo Microsoft już w drugiej połowie 2018 roku doczeka się nowej odsłony – Microsoft Office 2019. Wraz z początkiem przyszłego roku do publicznych testów trafi wersja rozwojowa. Przeglądarka Microsoft Edge zadebiutuje na smartfonach z systemami iOS oraz Android. Już teraz posiadacze tego pierwszego mogą zainstalować wersję rozwojową. Co więcej, znany użytkownikom Androida Arrow Launcher doczekał się rebrandingu oraz rozwiązań pozwalających kontynuować pracę z telefonu na komputerze z systemem Windows 10. Wszystko to dzięki Microsoft Launcher, który ponadto nawiązuje graficznie do Fluent Design System. Subskrybentów platformy Groove Music Pass czeka przeprowadzka do najlepszej i najwygodniejszej platformy muzycznej na rynku – Spotify. Oczywiście polscy użytkownicy nigdy nie mogli korzystać z tego rozwiązania. Niemniej jednak usługa strumieniowania muzyki spod logo Microsoft nie zdążyła zagrzać swojego miejsca na rynku. Sklep Windows w systemie Windows 10 to już wkrótce Microsoft Store. Najprawdopodobniej wraz z premierą Windows 10 Fall Creators Update rebranding zostanie zakończony. Docelowo w sklepie tym będziemy mogli nawet nabyć sprzęt spod logo Microsoft czy też jego partnerów. Ostatnie badania rynku systemów operacyjnych pokazują, że jeśli obecna tendencja utrzyma się dłużej, to jeszcze w tym roku Windows 10 prześcignie Windows 7 pod względem popularności. Wszystko wskazuje na to, że Windows 10 Fall Creators Update został ukończony. Za kompilację finalną uznaje się system z dnia 28 września, oznaczony numerami 16299.15. Kompilacja ta najpierw trafiła do szybkiego pierścienia aktualizacji, aby po kilku dniach trafić do wolnego. Zapewne w najbliższych dniach zostanie udostępniona także w kręgu Release Preview, co już ostatecznie będzie oznaczać, że mowa o produkcyjnej wersji Windows 10 Fall Creators Update. Znana jest już data premiery najnowszej wersji tabletu Surface Pro, wyposażonej w moduł LTE. Urządzenie to stanie się dostępne 1 grudnia 2017 roku. Jeszcze w tym roku na rynku powinien pojawić się specjalny adapter, dzięki któremu Surface Pro obsługiwać będzie mógł standard łączności USB-C. Prawdopodobnie więcej informacji na ten temat pojawi się podczas wydarzenia Future Decoded. Przyszłość urządzeń z linii Surface stoi pod znakiem zapytania. Według wielu partnerów sprzętowych Microsoftu ich produkcja dobiegnie końca jeszcze przed rokiem 2019. Informacji tej nie potwierdził jednak dotychczas żaden z pracowników firmy z Redmond. Mówi się także, że to jest zwyczajny fake news i my także tak uważamy. Po więcej informacji zapraszamy na Centrum XP.